Cześć, witajcie z tej strony Noise Getsu. Jesteśmy w Pizza Tower i postanowiłem nagrać jeszcze kolejny odcinek, w którym przejdziemy resztę poziomów, dlatego że okazuje się, iż więcej jeszcze tu jest kontentu niż się spodziewałem i to nie są tylko transformacje. Został dodany podobno jeszcze jakiś nowy tryb, poza tym chciałem wiedzieć, co się dzieje w przypadku fake Pepino. Co do Doisa, którego brutalnie zabił jakiś inny Pepino, jakiś Pepino mi tłumaczyliście, podobno możemy przytauntować tutaj. Jeśli to zrobimy, to chyba możemy jeszcze raz do tego poziomu wejść, ale nie wiem ile w tym prawdy, zobaczmy. Tak, mogę jeszcze raz zawalczyć z nim, tu jest żywy i go zrobić na takie P uczciwe, ale nie będę tego dzisiaj robił. Tak czy siak, bardzo mi się spodobało to, że ten boss tutaj został dodany, coś nowego, ale wyjdę i chodźmy na następne piętro. Dowiemy się też dzisiaj, jakie jest zakończenie, bo ktoś też dobrze zauważył, że początek był inny. No i wchodzi do Pizza Tower, którego nie wiem w sumie, czy robi równocześnie z Pepino, skoro pod koniec przygody Pepino ta wieża się wali. No ale zobaczmy, tutaj jest poziom ze świniakami, ma super muzykę. Ja tę muzykę sobie normalnie casualowo słucham, jak mam ochotę. Tak, to tu też możemy coś odblokować, mam ananasik i co? Teraz, rozwaliłem cię. Tu jest noise. Nic za to nie dostałem. Tu, szkoda. Zobaczmy, jak wygląda tutaj przemiana noise'a w noise'a. Czy coś innego dodali, czy niekoniecznie. A tak to zbieram składniki. Mamy też noise, który grozi. Ej, jaka przemiana balonikowa jest zrobiona. Jestem noise'em, który teraz może decydować. Cały czas mogę latać sobie przez wszystko, nie muszę się niczym przejmować. Potem dopiero balon ze mnie ulatuje, ale super, to zmienili. A jak wygląda ze świniakami? Ej, on mnie nie łapie, to ja go łapię. Ale go wyrzuciłem. To jest, słuchajcie, super w tym update'cie, że to nie jest tylko reskin tej postaci, ale ona zupełnie inaczej działa we wszystkim praktycznie. Postarali się z tym update'em. Im więcej o nim myślę, tym bardziej się tym jaram. Świniaka biorę na parówę. Właśnie też nie wiem, czy ja go za jelita biorę, czy coś takiego, czy jak to działa. Jelita, brutalne. Jak sekrety się robi tutaj w takim razie. Mam balona połączonego ze świniakiem. O, to jest ten secret, to jest ten secret. Jak to się robi? Nie! Może tak na spokojnie raczej. Czyli dobija mi, po prostu on sam wlatuje, gdzie powinien. Pod tym względem jest łatwiejszy chyba niż Pepino. Ja go wyrzuciłem. Kiblu. I bierzemy składniczek kolejny. I tu mogę się wystrzelić, po czym mogę spaść dupą. Jest szybciej. Chodźmy do sekretnego bekonu. Ale to jest łatwiejsze teraz z taką wersją balonika. Teraz możemy tutaj się wystrzelić do bekonu, który został zaznaczony, jest straszny secret. Na tym poziomie też odkryłem i fajnie było się też przebrać w tym noise'ie, bo widziałem, że właśnie takie różowe ubranko odblokowałem u tego Pepina. Bekonowy świat opuszczamy, tu jest zbyt groźnie, żeby tu przybywać. Policja nas chwyta, ja nic nie przeskrobałem, obiecuję. Fabuła ta sama. Za to tutaj noise na noise, czyli nic się właściwie nie zmienia. Czy to dobrze, czy to źle? Moim zdaniem mogli już po prostu tych przemian nie robić. Chyba że musieli, bo tak poziom był skonstruowany, że to jest jak teleportacja. I tak im było najprościej zrobić. Jakie rękawice. A muszę się tu wystrzelić, żeby się... Ej! Wyleciałem za ekran. Trzeba anulować, bo przegram. Tutaj też nie wiem, jak mam to przeskoczyć. To jest Sneaky Beaky. Tu też, na szczurze, chyba na deskorolce mam się poodbijać. A, nie wziąłem punktów. Świniaczki, ja tego się trochę nie spodziewałem. Okej, w dół. O, tutaj nie. Odbijamy się na deskorolce. Jak najszybciej. Prawo. Rozpędzamy się, rozpęd z kilometra. I nie muszę też tutaj, na przykład, uwalniać szczura. Bo... No nie ma uwięzionego. Świniak nam nie zbiera, więc mogę się tutaj tylko dla pizzy co najwyżej przejść. Do sekretów o wiele łatwiejszy dostęp. Podoba mi się, jak bardzo fajną alternatywą jest ten noise dla Pepina. Czasami ma łatwiej, czasami ma trudniej. Jest to w miarę wyważone. To jest takie satysfakcjonujące też do patrzenia. Aż myślę sobie, że mogę trochę mniej montować dzisiejszy odcinek, bo czasami popatrzeć na niektóre triki na deskorolce to jest sama przyjemność. O, rat jest teraz! Szczurek mi pomaga. Co to jest za chaos? Ja! Ale daję. Jezu, co to jest? Co tu się dzieje? Ja już nic nie ogarniam. Widzę tyle, ile wy. Tym powinno się fajnie perobić.
Noise na noise, zbierze się miarka. Nie możemy też zapomnieć o kluczniku, gdzieś tam już zapomniałem w jednym poziomie. Najwyżej zobaczymy sobie dwa zakończenia, też będzie spoko chyba. I do końcówki, chyba że lapa robimy. Robimy lapa, chcę mieć eskę, chcę zobaczyć jak wygląda eska. Lap drugi. Noise do noise'a, zbierze się miarka. Zdążę, zdążę. Trzeba też punkty zbierać, jeśli chcę dobrze na tym wyjść. Tutaj trzeba jeszcze sporo chyba zebrać. Chyba nie będzie. Nie będzie eseczki. Nie będzie chyba eseczki. Koniec. A może tu dobijemy? Bo jeszcze mam dużo czasu. Daj mi eseczkę. Nie mogę już więcej. Trudno, nie ma. A, ale skoro zdobyliśmy... Przepraszam! Zapomniałem! Jeszcze się zakręciłem 300 razy, zawsze muszę go zabić! Biedny glutek! Jego grób został, snoty! Ale da się go przewrócić, chyba go jeszcze przewrócę. Mimo, że mi się nie należy. Tutaj jest szafa i jak już mówiłem, dużo mam ubranek i to są tylko ubranka z Halloween, a tu jest to różowe, anti-Doise. Odblokowywane przez niszczenie Doise'a bez marnowania jakiejkolwiek bomby. Bo co, bo on umarł? To jest, był taki warunek śmieszny, zróbmy sobie anti-Doise. I teraz ten etap z Mario. Tutaj możemy się w ser zamieniać, to może być fajne. Jak to wygląda? Tak się kręcę. O, wersja obglucona. O, jestem szczurem, czemu jestem szczurem? Jakim cudem, po co, dlaczego? Mogę się przyklejać i tak przechodzić teraz. A to na tym? Na desce surfingowej. I mogę to swobodnie sobie przechodzić. Nie zawraca mnie. A spróbuję nie ruszać dodatkowo dla achievementów. Podrób. Kartoników. Czyli tutaj w ogóle nie będzie chyba klapy śmietnikowej. Bo z tego co widzę ja mogę surfować. Normalnie, domyślnie. Moja postać. Tutaj też mogę się pośliznąć i odmieniamy się. A, jest, jest jednak klapa. Znaczy wyskakuje po prostu. Jump off. Zeskocz. Na deskorolce. To jest taki wyskok. Sniki biki. I tu idę w tę stronę. I co mam teraz zrobić z tym? A, mogę się obrócić i tu dolecieć. Nie mamy Johna. Też chyba tego nie mówiłem. O nie, nie wrócę się po klucznika. Ale lipa. Jezu, ale to tornadko świetnie tu działa. W takich pomieszczeniach, żeby szybko spadać. Tutaj i lapik drugi. Nie wiem, czy to mówiłem, ale anti-Doise costume ma jeszcze więcej sensu, ponieważ to jest dosłownie kolorystyka na odwrót tego Doise'a. On jest jakiś tam niebieski, niebiesko-różowy. Tu miałem poklucznika. Będę musiał się ścigać chyba, jak na lapie. Cholera. To będzie wyścig z czasem, chyba tego nie zrobię i nic nie zdobędę. 10 sekund, dajcie spokój. No jak to teraz zrobić? Nie ma chyba szans. Nie, nie! Jezu! Proszę! Nie, nie! Było blisko, tak blisko! Nic nie zrobiłem! O, nowy kostium zdobyłem, za co? Taki bananowy miałem wrażenie, może za poślizgnięcie się na bananach. Ileś razy. To może być mega trudne noise'em do zrobienia, o! Jeju, ten secret. Pieprze, robię jeszcze raz. Dalej nie ma eski. Może jeszcze tym narobię. Ile tu trzeba na eskę? Nie ma. No trudno. Chociaż jakiś chef task zrobiłem, żeby tych kartoników nie niszczyć. Odblokowałem banana. Zaślizganie się. To zobaczmy teraz fabrykę. Tu będzie przemiana w pudełko. Ej! Touch the rat, jak dotknij szczura, co jest? O co tu chodzi? Aha, żeby tego wysadzić. Dziwnie trzymałem to, co mnie zmyliło kompletnie. Co się stało? Od prądu chyba obciąłem, wodą. To trzeba się wystrzelić? I tak chyba jakoś, jeju, ale trudny ten secret jest do wzięcia. Jak mam teraz tego użyć? Paszczą do góry daję. To też się chyba liczy jako przemiana. O, jestem małym noise'em! Fly! Mogę latać! Mały noise, lataj, może atakować też na desce. On się nie zamienia w opakowanie pizzy. A jak z tym mam sobie radzić? Aha, tak, podobnie jak pizza, tylko mam ograniczone... A nie, mam nieograniczone to latanie, ale super ta przemianka jest. Może i małego, ale...
dobrze działa, dobrze jest. Chociaż ja jestem fanem latającej pizzy, pudełka pizzy. To zobaczmy, co tutaj teraz porobimy z tym faktem. Tak, to mam trochę łatwiej. Nawet bardzo. No, już nie. Tururu, tururu. Obrót działa tak samo na tej desce. Ale czemu mały noise akurat? Zawsze... Wow. I co teraz? Krzaniony chyba. Czasami widzę te problemy. Kończymy. Standardowy wynik, to już nawet chyba tego nie będę pokazywać. Ale bananowy kostium śmieszny. A ile chcę noizetka za tego bossa? 200, mi akurat brakuje 10, bo tam gdzieś nie zdobyłem jednego składnika. Jest problem. Tutaj będzie ciekawie, bo tu mogę papryczkę zjeść, która mnie nieco rozpali. O, ma pomysł jakiś, jakaś animacja. Łyknął coś. Mogę? Spinować już od początku mogę. Bo nałykał się czegoś. Co to było, whisky? Sam nie wiem. Ale no jest na początku poziomu, tu się sobie to je, czyli nie będzie potem papryczki? Może nie wszędzie też się deską dało dostać, to dlatego. Aha. Nawet tutaj mogę już iść od razu. Zupełnie inna gra. Tylko sekrety mnie ominą wtedy. Jak tu jest łatwiutko teraz. Oj, 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 oj. Dobrze, że jeszcze za ekranem dałem radę. Łatwiutko, łatwiutko i się skończyło. Co będzie tutaj? Bo ja to mogę od razu odmrozić. Też mam papryczkę. O, to co mi to daje? To samo, tylko że cały czas będę się kręcił. Nie mam deskorolki chyba już tutaj. O to chyba tu chodzi. Mogę odmrozić wszystko. To jest chyba jedyna różnica. Ale no i też ma swoją widocznie wersję papryczkową. Tutaj nie byłem jeszcze. I będzie jak nie będę mógł czegoś tutaj odpalić. Nie, jest zamknięte tam, nie mogę wziąć składnika, ups. Zauważyłem, że papryczka w przypadku noise'a chyba jeszcze rozpyla na wszystkie strony ten ogień. Nie wiem, czy to było. Niestety nie wziąłem składnika i go nie wezmę, więc kończymy. Przedzieramy się do noizetki. Ona jest ucieszona z napiwków. Nie no, my idziemy, moi drodzy, zobaczyć, jak wygląda walka teraz z fake Pepino. Czy będzie to fake noise? To już by było bez sensu, moim zdaniem. Płacimy noizetce ile trzeba, 200 chce od nas. I robi już przejście do bossa. Pokaż go, pokaż tego bossa. Fake Pepino faktycznie, a może to będzie ten różowy Pepino? Bo on też był pozbawiony oczu, zobaczmy, jak się różni. Czy się różni, czy to jest to samo? Nie, Pepino jest po prostu z ryjem. Tu. Nie jest różowy. Myślałem, że to będzie ten Pepino, czy co to tam mówiliście. Ale mu leci z tych ikonek. Tego co widzę. A ja mam bombę w sumie. Można nawet mam łatwiej dzięki temu. Co, na AP robimy? Jakby się dało, to chętnie. Tu. Nie. Tum. Mu leci spod tych kucharskich, piekarskich kapeluszy. Nie. A bo to jak spada zadaje. Nie. 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 Żeby nie spadło na mnie. Dobra, i damy radę wtedy. Ja pamiętam, jak Hollow Knight się tego bossa klepałem. Też była tragedia, żeby to zrobić. Mogę podstawiać mu bomby. Ale to mu nic nie zadaje obrażeń. Nie. Musi się zatrzymać. Nie, nie, nie. Jeju. Już zapomniałem o tych walkach, a potem jest tylko gorzej. Więc może P za pierwszym razem nie być możliwe do zrobienia. Może mam trochę za duże ego. Nie, tu. Dobra. Gdzie teraz? Tu. Nie, tu. Jest git. O nie, on teraz rzuca, pamiętam. Nie, i zadał mi obrażenie. Dobra, już P nie będzie, trudno. Ale ocena może i tak być git. Okej. Okay. Zmiażdżyłem go tam jak mogłem. Uśmiechy biorę do siebie żyćka. Ojeju, nie lubię tego. Bullet hella. Nie, walnął mnie. Było nie bić. Jak nie było takiej potrzeby. Jest dwójka. Mam cię. Wolałem jeszcze porobić. Fake Pepino, nie! Gdzie jest prawdziwe? Nie! 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 A! Walnęło mnie! Już nie będzie dobrej oceny. Niestety. Szaniłem to. Tak to jest, słuchajcie. Wow!
na Noizie przez te czasy animacji, to czasem duży jest problem, żeby zrobić dobry wynik. Ja też nie pamiętam tego bossa, aż tak. Też dlatego. Wiecie, po czasie to inaczej. Ale nawet rozgrzany jestem, więc też się dziwię, że tak źle idzie. I mamy! Teraz gonitwę! Wow! Już jest przy moim ryju od razu. Może uda się odejść? Okej. Jaki on jest szybki nagle? On zawsze był taki szybki? Nie! Odstraszyłem go! Co się stało? Odstraszyłem go, czyli to jest taka alternatywa dla Noiza. Za to, że on jest szybki i ma to nas na celu tylko nastraszyć, jak nas dorwie, to my go odganiamy. A może to się liczy do ogólnego wyniku? Może to jest taki dodatkowy challenge, może jest Czeftas na przykład za to, żeby przejść, nie dając się schwytać. Ale tak to i tak wygrywamy, mamy zrobione, ale go wystraszyliśmy jeszcze i nie było nic z tym nowym, tym różowym Pepino, niestety. Mamy klucz, dobiorę clue. Ale z wyniku nie jestem zadowolony. B. Bad. Ale za to możemy iść na następne piętro. I tam będą tylko trzy poziomy, ale za to jakie. Wszystkie trzy też powinny mieć przemianki, jak dobrze pamiętam, chociaż to jest z tym Pizzasker, nie jestem pewien. Coś tam też było. To może od Pizzasker sobie zacznę. Dostałem od was taką ciekawostkę, że podobno tutaj gdzieś w tle występuje Dois i ten drugi Pepino, różowy. O tu na przykład, możliwe, że to jest on, chociaż to też może być fake Pepino. Tu są pizze, żebym się przypatrzył uważnie temu poziomowi. Nie wiem, czy to wcześniej już istniało. Widocznie byli w planach. Tak, jest Dois, widziałem. Teraz widziałem go wyraźnie. Był niebieski. Taki ryj. Chyba, że coś tu zmieniali, ale no ja nie wiem. Tu jest Dois znowu. Te oczy różnokolorowe. Jest Pepino, teraz widziałem ryjek. Jak z tego się fajnie czyści, no nie mogę. Dobra, przekonuję się do tego tornada chyba, powoli. Patrzcie, jak tutaj mogę wyczyścić. Przecież to jest idealny moment dla niego właśnie. Do tego Noiza. Tutaj też niczego sobie. W środku się wystrzelimy, będzie dobrze. Aż mnie tak kusi coraz bardziej, żeby poprzechodzić na poziomy P. To wszystko, bo naprawdę tym Noizem zupełnie inaczej. Może na live'ie jakimś albo coś. Ale możemy już kończyć. Zróbmy sobie poziom War. Bo nie chce mi się robić FNAF-a. FNAF-a chyba na koniec sobie zostawię. O! Mamy rewolwer. A raczej minigun jakiś, machine gun. Ło, naparowy machine gun. Jeszcze to daje jakieś odepchnięcie. Może to być niezbyt dobre, ło. Rakieta odbijająca się, z tym jest trochę łatwiej. Mogę od razu tu sobie wlecieć. I do składnika. O. Dobra, na styk. Jest! Jakieś ubranie od tego Noida z Domino's Pizza odblokowałem. Za co? Nie wiem, ale będziemy widzieli za niedługo. Mam jeszcze dużo czasu, to już jest końcówka. Akurat jeśli chodzi o czas w tym momencie, to bardzo trudno utrzymać to combo i czas. Nie jestem w stanie stwierdzić nawet, czy łatwiej jest tutaj na tym poziomie Noizem, czy Pepino. Mi osobiście Pepino bardziej, bo się już nauczyłem, ale... No i z tym odrzutem, no różnie jest w każdym razie. Tu bierzemy składnik, jeszcze mogę nawet bliżej, wyżej znaczy się, trafić. I teraz nam został ostatni moment, ło. Proszę. Dobra, mamy. A, 10 razy go zraniłem. Chcesz 210, ale nierówna liczba, będę musiał się chyba cofnąć jeszcze. Bo tutaj 50 zdobędę, muszę zaległe poziomy porobić. Happy birthday. FNAF-owy poziom. Nie. Ej, nie żyje. Co jest? Mój trup jest, jak zostałem złapany. Wow. Ta śmierć jest w zamian za zabawkę, za zamianę w zabawkę, która to spotyka Pepino. A, Oktoberfest. To jest bardzo rzadkie podobno. Tak słyszałem. I drugi raz mi się już trafiło. W serii z Pepinem też mi to śmignęło. A tak to mam znowu tego machine guna. Nie wiem, co o nim myśleć. Bo czasami nas tak spowalnia, że może być bólem. To, czym strzelamy, to nie jest bullet. Parówy.
Wszystko pozabijamy. Ale mu zwiałem jeszcze. Koniec. Ajć, muszę jeszcze jeden poziom zrobić jakiś. To może jeden z pierwszych. Za to dostałem Royce. Nie chcieli chyba praw autorskich, że Noid. Za zabicie 4 przeciwników z rzędu z tornado atakiem. Fajne. Podoba mi się ten kostiumik, Noida mamy. No a tutaj jest Bloodsauce Dungeon, zrobię te rzeczy. Skoro mnie tak proszą o te punkty. Czysty drifting. Tutaj chyba nie było jakichś przemian dzikich, więc... O! O! Ale ta sekcja jest super łatwa teraz. No poza jeszcze obrażeniami. Ale za pomocą tornadka się bijać. Bez klucznika. Mam już całą kasę, mogę wydać na uściski od Noizetki i buziaczka właściwie. Masz, płacimy i chodźmy na ostatecznego bossa. Ale serce wykrzaczone na Pizza Face'a. I słyszałem, że gdzieś tutaj może być coś specjalnego, więc rozglądajmy się w ogóle po tym pomieszczeniu. O, myje się. Pizzuś. Będzie zaraz najlepsza muzyka z gry, zdaniem wielu. Jak będziemy z nim walczyć, on fruwa. I patrzymy, co teraz robimy, ponieważ słyszałem, że tutaj chyba, tutaj można spaść. W tę stronę. Zobaczmy. Aha. I spadłem na sam dół po prostu, nic to nie zmieniło. No dobra. Ej, co z tą Noizetką się dzieje? A możemy resztę kasy u niej wydać pewnie, żeby coś zdobyć. Może po przejściu gry to się odblokowuje, zobaczymy. Chodźmy w takim razie, jaki mam ryj spłaszczony. Chodźmy walczyć z Pizza Face'em. I jak wygląda jego walka z tym bossem? Czym się różni? Ale mam animację. Moja postać jest już wykończona, wypatruję Pizza Face'a i zaczyna się jazda. To co, za pierwszym razem, ale mam wkurzoną postać. A mam też bomby w ogóle do skina, nie wiedziałem, że bomby się dostosowują. Dobra, czyli nie muszę w ogóle tutaj łapać przeciwników, bo i tak strzelam, znaczy rzucam bombami. A mogę tak rzucić? Nie, chyba nie mogę. Nie jest tak łatwo, jak mi się wydawało, bardzo krótki czas jest na to. Czyli pyk. Tak to trzeba zrobić. Odsunąć się i wtedy walnąć chyba. Ale fajnie możemy też czyścić. Dobra, wyszło mi. Mały czas jest bardzo na walnięcie go. Co może się, jak już mówiłem, źle odbijać. A on się akurat teraz dobrze odbija. Szkoda tylko, że dwa razy oberwałem. To nie musiało się tak kończyć. Ale nieźle czyścimy. Cieszy. Jakbym był z Cieszyna może, to też bym tym bardziej był uśmiechnięty w tym momencie. Szkoda, że z takim słabym wynikiem skończę. Ale mamy drugą fazę. Dobrze, Pizza Face, wychodź z siebie. Nie musiałem też rzucać do góry. A jak z nim będzie wyglądała walka? O, telewizor ze mną! Mój telewizor wyjął. A, walnęło mnie! Stracił jedno życie, ale w ogóle nie czuję tego. Ojeju. Tak nawalam w niego i mam wrażenie, jakbym mu nic nie robił, nie? Sami widzicie, jeszcze obrywam. O, nowy atak! Chyba, a nie, dobra, to było już. Robi te zębatki. Nie zapamiętałem go jakoś specjalnie. W ogóle tę muzyczkę, która jest tam samplowana i przyspieszona, słuchałem też wielokrotnie na YouTubie w oryginale, żeby zobaczyć sobie, jak to zrobili, tego remiksa. I ciekawe to jest. Prawa autorskie nie obejmowały albo coś, albo się jakoś dogadali z właścicielami. Wezmę sobie uśmiech. Wow, ile tego? Kosy, wszędzie. Niestety bardzo mocno oberwałem. I dwa życia mi zostały. A na ten, na P to chyba nie ma mowy robić. Dobra, tu stoi. Wow, zostanę. Dobra, trzecia faza. Tylko pamiętajmy, że tu będzie tragedia. Tym bardziej jak będzie trzeba jeszcze zbijać bossów. Wyjmuję po kolei, tak? I bierze Doisa martwego. Pepino, czyli co? Doisa w ogóle nie będzie. Ej, ale power upa dostałem. Biały jestem i wszystkich teraz likwiduję bombami na dzień dobry. Aha, jednego. I to jest nawiązanie do Mario, ale jeden hit robi nawalanie bomb. Jakie to jest super, fajnie to wygląda. Czyli bardzo zmienili tę ostatnią walkę.
Wow! To mi faktycznie przypomina ten moment, kiedy dostajemy w Mario Power Upa jakiegoś, wiecie, z kwiatkiem. O, okej, mam. Z kwiatkiem, że mogę strzelać jakimiś tam promieniami, jakimiś tam ogniami. To jest ten sam vibe. Masz. Dla ciebie, dla rodziny. Jeszcze mu tu wyślijmy uśmiechy. Dobra. O, mam cię. Tak, jeszcze trzeba z dwa razy. Powysyłajmy mu tu bomby, żeby nie czuł się zapewnie. Możemy od razu w niego walić. Bardzo fajnie zmienili tę walkę. Aż cieszy. Te animacje są satysfakcjonujące, mimo że to jest no, w praktyce to samo. O, Doi jest martwy, czyli nic nie robi. Co ma robić? Chyba, że zmartwychwstanie. Aha, okej. Tyle go było. A może będzie Pepino jeszcze? Ten inny Pepino. Może się dowiemy. Tak, to z fejkiem walczymy. Masz, to dla ciebie. Dla rodziny. Jak już powiedzieliśmy sobie. Wszyscy razem uśmiechnięci. No i zaraz będzie ostateczny król podziemia. Zobaczymy, jak się z nim rozprawimy. Koniec. Mamy walkę z nim. Teraz solo, ona solo, słuchaj. Co ja cię nie mogę tak bić? Nic mu nie robię, a, bo on musi jeszcze się robić tykalny. Tak to działa, musimy po prostu uniknąć. Oj, packa. Teraz, bardzo małe okienka są, żeby uderzyć. To postarajmy się, teraz będzie kombował coraz częściej ataki. O, podskoczyłem niestety, o, wywalił mnie. Masz. Kończymy walkę. Teraz zap ciebie i masz z bomby. Ile jeszcze tego życia ci zostało? Jeszcze pewnie z dwa razy go walnę i to będzie tyle. Masz. Kończymy, moi drodzy, będziemy uciekać teraz przez całą mapę, chociaż nie wiem, czy to wiele się różni. O Jezu. Kończyliśmy go. Wow, wielka bomba. Ale świetne. Mamy nowego fatality. Pepino dogwoździł do wieży, a on wysadza wieżę od góry. Ale ryj zrobił z tym. To jest zakończenie walki. Świetnie to zrobili. A przemiana mi zeszła i możemy uciekać. Już uciekamy z wieży, to chyba też będziemy innych NPC-tów ratowali. Crumbling of Tower Pizza. Johna. Właśnie, ciekawe, czy ja mam w ogóle jakikolwiek interes w ratowaniu Johna, bo teraz powinniśmy dostać ending, w którym go nie ratujemy. Bo nie zrobiłem sobie wszystkich tych kluczników. I ze mną jest Noizetka i mały Noiz. Jakiś taki głupawy, który mi przypomina jeszcze jak jest czerwony. Tego Knuckles, który był ten mem już stary, martwy dawno, do you know the way? Podobny vibe daje ta postać teraz. Snoty, nie, niestety. Ocena jest tragiczna. Ach, te kaktusy. Właśnie, coś tak nie odczułem, żeby kaktusy mnie atakowały, może nawet nie miały szansy. Jak w ogóle nie widziałem w tamtej grze. Bo tak robiłem pogrom. Ktoś mówił, że podobno łucznicy nie atakują Noiza. Może są po jego stronie. Tam w sensie na tym gnomowym poziomie cały czas mówię, o to mi chodzi. I dołączyło do mnie też wiadro. Co to wiadro ma na celu? Teraz chyba już do końca lecimy. Bądź co bądź. Tu już trzeba będzie tylko w dół spać, tak zlecieć jakoś specjalnie, o, na tornadzie. I jeszcze jabłko pokonałem. A tak to NPC-tów zabieram ze sobą, jest ich trochę mało, klucznika też biorę. Uuu, pizzunie. I kończymy, moi drodzy, jako Noiz. Już przeszliśmy całą pizzę, parę poziomów ominięty, klucznika nie ma. Winner! Dostałem też kostium. Pizza zatonęła, na Noizetce trzymam rękę. Drugi Noiz mi pokazuje, że jestem zwycięzcą. Chociaż powiem wam, że szkoda, że wybrałem taki kostium, może oryginalny pasowałby tu bardziej. No i niestety, nie pomogliśmy klucznikowi, jeszcze wyśmiewamy się z niego. Tak, to jest Noiz, który biegnie, są naklejki jego. Mnóstwo Noizów. I chyba nic takiego tutaj. Jak nasz wynik będzie tragicznie, ja już to wiem, ale nowy arcik jest z Noizetką, Noizem, innymi. Jak mnie zrecenzują mój występ? 70? O, 79, no to słabo, trochę. I blame that guy, obwiniam jego, bo klucznika nie zdobyłem. Taki arcik. 4 godziny prawie to przechodziłem.
ile przeciwników zabiłem, też widzicie. I tak wygląda sprawa z Noizem. To co, zobaczmy, czy jest ten nowy tryb. Może ja w jakiegoś fake newsa wpadłem, może to jest mod albo coś. To jest nowy tryb, nie no, wątpię. Odlokowywane przez pobicie swojego czasu w pliku z Pepino. Zwykły noise. A jak tu się sprawa ma, jak tu spadnę teraz? Jest! Jest! Trzeba było ukończyć grę, bo w przeciwnym wypadku nie możemy wejść do Pepino. I patrzcie, ile tu jest easter eggów. Obrazy, nagrody, zegarki. Tutaj jest Sneak 2. Może to jest zapowiedź czegoś, co będzie. To jest z tych fangame'ów poprzednich wersji. Muzyczka jest też znana. Z tutoriala. Rewolwer w razie czego zbić. Tutaj jakaś Pepina. Jego żona. Pepino, co mi powiesz? Out of order. Niestety nie jest do zdobycia. Coś tu mogę zrobić? Mogę wyjść stąd. Congratulations! Swap mod unlocked! Czyli to jest tryb. Tryb zmieniania się. Jesteś najlepszy. Jak zrobić swap mode? Halo, menu? Gdzie to jest? Tu jest! Pepino i Noise równocześnie. Tylko jak się zmieniać? Może to jest na multi? Press start! Press start. Aha, to jest multiplayer dodali! I wybrałem się dwa razy. Multiplayer dodali, słuchajcie, mogę dwoma postaciami naraz grać. Też sam nawet. To jest idealne do zagrania z kimś. Jak obaj wydaszują, to możemy się walnąć. Grabować, mogę się i wrzucić gdzieś. Jak jestem sam, to mogę taunt i w dół. Aha, mogę się zamieniać między postaciami wtedy. Czyli tak się mogę zamieniać między postaciami, nie mogę siebie samego wziąć? Nie mogę go coś chwycić. Można po ziomach. Tutaj widzę, nie ma tutorialu, ale przydałoby się, żebym zrobił klucznika. Zobaczymy, czym to się różni. No i być może zobaczymy to z jakąś inną osobą w multiplayer. Taki swap mode fajnie było zobaczyć. Super, że dodali wreszcie multiplayer do tej gry. Czekałem na to. Kluczników chciałem porobić. Być może jest to też dekoracja dla nas, po prostu, wiecie. Jeśli gramy sami, to za bardzo nie możemy nic z tym zrobić, tylko jedynie będzie to naszą dekoracją i tyle. Do Pepina też jest fajnie wrócić. O! Widzieliście? Ja się przemieniłem z Noiza i walnąłem, ten lata packami. Jak to rzucić? Aha, nawet łatwiej jest tym Noizem. Możliwe, że też jest tak, że niektóre rzeczy po prostu przechodzi się łatwiej Pepinem, a niektóre Noizem. Możemy w ten sposób sobie balansować. O, teraz na przykład się miałem oberwać i oberwałem. I Pepino zmieniło mi na Pepina automatycznie. No, przyszedł. Kombo niestety stracone już, ale... I muzyczka też się zmieniła. No starą. Z Noiza na tego. Ale super. Jeff Tusk. Niestety mi Pepina teraz wybrało. Noise wins. Wygrywa. Jest jeszcze porównanie właśnie graczy. Drodzy widzowie, zrobiłem już sobie brakujące etapy. Mianowicie zrobiłem klucznika w 3 czy 4 poziomach i brakujące składniki. Już mogę kupić to, co mi oferuje Noizetka. Co mogę u niej kupić? Okej, okay. Rewolwer kupiłem, a to są ubrania po prostu różowe, ta? Tutaj, różowe, anti-dois, feminin, było tam, od Noizetki chyba. Feminin side, strona kobieca, u króliczka Noizetki. I muszę niestety całą walkę powtórzyć, to wszystko, z pizza face'em. Dobra, mamy ending. Winner, oczywiście kostium inny. I jak w sytuacji klucznika? Klucznik odbudowany. Tak, pomagamy mu, tak, reperujemy go. Czyli w sumie identyczna animacja, co przy... jak się cieszy Noise. Co w przypadku Pepino, niewiele się to różniło, kurczę, a tyle mi roboty dołożyło to. Naradzają się na nasz wynik, ja tutaj chyba około 85 wyczuwam. Dużo nie zrobiłem i dużo mi jeszcze brakuje do jakiegoś dobrego wyniku. 86. Mogłoby być lepiej, godzinka dołożona. To by było na tyle i muszę wam powiedzieć, że tak przyzwyczaiłem się do tego Noiza, że już nie potrafiłem ostatnio grać Pepino, jak próbowałem. Ta postać ma o wiele lepsze flow w przechodzeniu poziomów, o wiele mniej na przykład się wali gdzieś tam w ścianę. To bardzo było wkurzające w Pepino, że na przykład do sufitu się doklejaliśmy i się waliliśmy co chwilę. W przypadku Noiza są inne, co prawda, bolączki, ale nie ma czegoś takiego i ta postać lepiej jednak sobie radzi w podróżach, w karaskaniach się niektórych sytuacji, co
chyba zresztą nawet widać tutaj cały czas, nie? Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że powrót Pizza Tower wam się podobał. Jeśli chodzi o zmiany, jak już to jakieś pierdoły zostały, kostiumy i inne takie. Ja byłem NoiseGetsu, trzymajcie się i pa pa!